dużo w życiu mnie spotkało, naprawdę, dużo przeżyłam. Ale gdzieś mam tam tą swoją siłę, żeby się wybić. Z jednej strony bałam się, czy gdzieś przypadkiem zębów nie stracę. A z drugiej strony poczułam taką wolność, taką swobodę. Tak jakbym płynęła w ogóle. Wtedy sobie uświadomiłam, że to jest to, co chcę robić. Chcę biegać. To, że urodziłam się osobą niepełnosprawną, wynikło głównie chyba z tego, że mama miała różyczkę podczas ciąży i też gdzieś brały się tabletki przed Czarnobylem. Wada wrodzona, podudzia prawego, zniekształcenie lewej stopy i brak dwóch palców prawej dłoni to właśnie wynik tej różyczki. Urodziłam się w Estonii. Zaraz po urodzeniu przyjechałam do Polski po to, żeby niewykształcona część podudzia została amputowana i bym mogła chodzić od pierwszego roku życia o protezie. Mam rodziców takich jak mam i kiedyś na początku się wstydziłam za to, jakich mam rodziców. Za to, że tata pije, że mama jest chora psychicznie. Ale teraz wiem, że bardzo ich kocham. I to oni są dla mnie takim wsparciem. Najgorsze były noce, gdzie jak wszystko ucichło dookoła, wszyscy przestali rozmawiać, to wychodziły myszy. Do tej pory teraz się boję panicznie. Myszy, szczurów. To też mi się wszystko kojarzyło z dzieciństwem, że gdzieś tam te myszy chodziły po mnie, jak spałam. No, trzeba zmienić mocowanie i zdecydowanie. Ona jest za twarda. Ta łyżka dla ciebie na początek, to może być problem. Możesz sobie zrobić krzywdę. No tak, bierzmy pod uwagę, że to jest łyżka nie moja, tylko od Ewki Zielińskiej. No, wiem. Bez dobrej łyżki nie jestem w stanie biegać. Moim celem jest na pewno Paraolimpiada w 2020. Więc na tym się będę skupiać i dążyć do tego, żeby zdobyć tą protezę, by móc zacząć biegać. No, teoretycznie 5 lat.